Celem tego konkursu jest promowanie najlepszych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych. Chodzi o to, aby te projekty, które są realizowane w naszym województwie, a które dotyczą przedsięwzięć związanych z przestrzeniami publicznymi, typu parki, place, różnego rodzaju tego przedsięwzięcia, no były promowane wskutek tego konkursu, tak aby można, aby służyły dobrym przykładem dla podejmowania tego typu przedsięwzięć. W tym roku mieliśmy 20 zgłoszeń, wymogi formalne spełniło 19. Ocena dokonuje się pod kątem określonych kryteriów. Między innymi brano pod uwagę wpływ realizacji takiego przedsięwzięcia na poprawę jakości życia mieszkańców, ale także na wizerunek regionu, wpływ inwestycji na integrację społeczną. W kategorii obiekt użyteczności publicznej to Centrum Społeczno-Kulturalne w Białej, natomiast w kategorii przestrzeń publiczna zagospodarowanie Kamionki w Opolu. No, to przedsięwzięcie pokazuje, że teren zdegradowany, poprzemysłowy, można udostępnić mieszkańcom poprzez wprowadzenie zupełnie nowych funkcji czy też obiektów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej. Przypomnijmy sobie, jak to miejsce przy Kamionce Piast wyglądało przed kilkoma laty, jakie rodziły się w związku z tym refleksje, skojarzenia, a jak wygląda dzisiaj. Udostępniliśmy mieszkańcom Opola przestrzeń, gdzie można wypoczywać, gdzie można spędzać również czynnie wolny czas, bo i boisko, i plac zabaw, i stanica dla płetwonurków, i ławeczki, i miejsca takie odosobnienia, alejki, gdzie można pospacerować, i fantastycznie zagospodarowany również oczywiście parking. I druga przestrzeń, Toyota Park, czyli obiekt, który służy bardzo dużej ilości mieszkańców Opola i nie tylko, ze względu na ofertę, którą posiada. Sportową, rekreacyjną, można tam przychodzić, ćwiczyć jogę, tańce, są prowadzone zajęcia w grach zespołowych, mamy ściankę wspinaczkową. Wydaje mi się, że takich obiektów w ogóle w Polsce jest niewiele, a dodatkowo on stanowi znakomite uzupełnienie dla naszej Stegu Areny.